Nietypowe rzeczy teraz będą w poranku między Wisłą i Bugiem. Redaktor Tomasz Zalewa na tle kombajnu, przyznają państwo, prezentuje się bardzo elegancko. No a teraz o tym opowie. Witaj Tomaszu. Dzień dobry, witam Was ponownie. Tutaj w słuchaweczkach jestem, bo sprawdzam, co ciekawego dzieje się w poranku między Wisłą i Bugiem. Wiem, że przed chwilą była rozmowa o tradycyjnych wypiekach i teraz też o tradycji e, powiemy. A my dziś gościmy w Niedrzwicy, a w zasadzie gościmy w Niedrzwicach, bo byliśmy najpierw w Niedrzwicy Dużej, teraz jesteśmy w Niedrzwicy Kościelnej. A miejsce to jest wyjątkowe, bo to jest taki skansen, takie muzeum, ale nie są tu potrzebne ani kapcie, e, nie trzeba zachowywać przesadnej ciszy, bo tutaj trzeba Zwiedzać, podziwiać i oglądać maszyny i urządzenia rolnicze, bo jest ich tutaj odgroma. Pan Andrzej, to jest pomysłodawca e, tegoż z Kansenu w Niedrzwicy. Dzień dobry, panie Andrzeju. Słonecznie w Niedrzwicy, pogodnie czekamy na turystów, a jest co oglądać. Pokażę może Państwu za nami jest kombajn wistula. Wi Przesujmy się, panie Andrzeju, bo to jest Pan Andrzej, ale, ale nie kombajn, my chcemy kombajn pokazać. Obok jest co? Snopowiązałka. No, Powiem konna, żniwiarka, yy, grabiarki, przetrząsacze, yy, pługi, yy, kultywatory, opielacze. Trudne słownictwo, to młodsze pokolenie to co to jest, smartfon, yy, konsola, ale roztrząsacze, pługi i, i, i kosiarki to, to, to już takie unikalne urządzenia. Tu jest przedwojenna maszyna. Która z, z fabryki wrocławskiej otrzymaliśmy z kolonii Sobieszczany. A to są, a to są e, sieczkarnie są. Na, ja Państwu pokażę nasz pikowany elektroniką urządzenia sieczkarnie. No, tu jest łańcuchem zabezpieczone, żeby sobie e, młodsze pokolenie rączek nie poucinało. Ale generalnie to, yy, to działa. Skąd taki pomysł, żeby Izbelk i Skansen Urządzeń i Maszyn Rolniczych tutaj w Niedrzwicy utworzyć? No muszę powiedzieć, że mój ród to upodobał sobie Niedźwicę. Przez 256 lat tutaj mieszkał. Tu wszyscy są pochowani, moi pradziadowie. No dobrze, a dlaczego pan tu nie kolekcjonuje telewizorów i tylko właśnie urządzenia i maszyny rolnicze? Panie redaktorze, kolekcjonuję. Jest... Mam, są w Izbie Pamięci. Ale skupmy się na, na tych prawo... urządzeniach i maszynach rolniczych. Dlaczego? Coś musi zostać. Tym bardziej, że jak zauważyłem, że wszystko... I ucieka za granicę. Przyjeżdżają tutaj wschodni nasi sąsiedzi, a więc zabierają to, nie wiem, czy jeszcze do huty jedzie to, czy, czy po prostu jeszcze do użytku. Ale umyka to wszystko. Yy, nieraz mówili, że po co wam skansen na wsi? Przecież my wszystko wiemy. Nieprawda to jest. U nas można zobaczyć snopek, jak wygląda. Dzisiaj młodzież, muszę powiedzieć, że nie wie, co to jest snopek, nie wie, co to powrósło, nie wie, z czego się robi kaszę gryczaną. Że słonina to nie jest ze słonia. Kto, kto Was odwiedza? Przyjeżdżają młodzi ludzie, szkoły? Tak, przyjeżdżają szkoły z Lublina, robią sobie ognisko, kiełbaski, więc jest wesoło. I nasze tutaj nasza młodzież z gminy nie jest. Jest takim przewodnikiem. Oprowadza tak, pan tak, mówi, tu tak, drogie tak, dzieci jest sieczkarnia, no tak, jak ta sieczkarnia tak, działa? Tak, dokładnie tak. Pan powie, jak ta sieczkarnia działa. No tutaj muszą włożyć tak zwany snopek czy słomę już wtedy, bo wymucona jest. Chodźmy pokażemy, widzom, poranka między Wisłą i Bugiem. Tu a więc tu jest bębnowa unikat w tej chwili, bo tu jest bębnowa niespotykana, to jest sieczkarnia z Zamościa. Tu się wkłada i robi się obrok dla konia. A więc kręci się to wszystko, tu jest unowocześnione już, bo kiedyś to wszystko było na korby. Na dzień dzisiejszy to już podłączane jest, było najpierw do silnika S320 czy S60, no i robiona pasza dla bydła. Myślę, że dla starszego pokolenia to, to, to żadna nowość, bo ludzie się na tym wychowywali. Takie urządzenia kiedyś na wioskach to była codzienność. Teraz nie, są wypierane to. przez elektronikę, tak? Panie redaktorze, jest tu sadzarka do ziemniaków, co niespotykana rzadkość, jest dołownic, pod kozienic. Nie Pod jeszcze raz? Dołownik do ziemniaków. Nie, nie do tego, żeby się dołować urządzenia. Nie, nie, ziemniaczki sadzić i przydeptywać i idzie się do przodu naprzód. A więc to są unikaty w niedrzwicy kościennej. To nie jest tak, że wszystko tutaj nasi rolnicy znają. Przychodzą i nie wiedzą, i otwierają buzie, nie wiedzą, co to jest, do czego służy. Jesteście placówką sezonową, czy przez cały rok te urządzenia i maszyny rolnicze można. Na każde brać. zawołanie, w związku z tym, że ja tutaj mieszkam 500 metrów od Skansenu, więc na każde zawołanie jestem do dyspozycji. Jeżeli ktoś chce, tak jak z Katowic przyjechała rodzina, o godzinie 19 zadzwonili, że chcą zwiedzić Skansen. Proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Kto o której godzinie tylko będzie chciał zwiedzić Skansen, jestem do dyspozycji. Fajny pomysł. Można zabrać całą rodzinę, można przyjechać z klasą. Eee, łatwo tu trafić. Przy głównej drodze, tak. nie drzwica, kościelna. To no, no w zasadzie główna droga jest obok chciałbym, Tak, oczywiście, to jest dziewiętnastka. Ale chciałbym również powiedzieć, jeszcze, że tutaj mamy ludowe zabawy na dechach. Kiedyś to tylko było u nas w parku. Młodzież to już w ogóle nie pamięta, że coś takiego było. A na dzień dzisiejszy, tutaj właśnie na naszym terenie, tutaj, który otrzymaliśmy e, na kolejne 10 lat. A więc będziemy. W tyle, muzeum na pewno tu pozostanie. Urządzenia, maszyny rolnicze, ciekawe historie i zabawy na dechach. Zapraszamy do Muzeum Maszyny i Urządzeń Rolniczych w Nierzwicy Kościelnej. Bardzo fajne miejsce.